Wielu z nas początek roku rozpoczyna od licznych planów i postanowień noworocznych. Gros tych postanowień dotyczy poprawy finansów osobistych. Niestety badania wskazują na to, że niespełna 10% społeczeństwa dotrzyma tych obietnic do końca roku. Około 70% społeczeństwa porzuci powzięte wcześniej swoje plany i założenia w przeciągu 2 miesięcy. Kolejne 20% prawdopodobnie odejdzie do końca roku. Co zatem zrobić, aby znaleźć się w tych 10% szczęśliwców, którzy dotrzymują postanowień noworocznych? Przede wszystkim podstawową sprawą jest określić sobie cel, na który będziemy oszczędzać środki i oszczędzać swoje pieniądze. Prawda jest taka, że nie mówmy sobie, że jesteśmy w stanie oszczędzić na cokolwiek. Sprecyzujmy dokładnie, jaką kwotę jesteśmy w stanie odłożyć miesięcznie, na co jesteśmy w stanie odłożyć i po prostu zacznijmy to robić. Drugim takim elementem, który pomoże nam doprowadzić te postanowienia noworoczne do końca, jest to, aby nie zakładać z góry bardzo wysokich kwot. Zacznijmy od mniejszych kwot, nie wyobrażajmy sobie, jaki duży majątek jesteśmy w stanie zgromadzić przez ten okres czasu. Mniejsze kwoty pozwolą nam utrzymać ten trend, a z czasem być może dołożyć jeszcze część oszczędności, aby zgromadzić je w większym zakresie. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest to, aby próbować oszczędzać wspólnie. W grupie łatwiej jest nam zmobilizować się do takich oszczędności, ponieważ jesteśmy niejako determinowani przez osoby trzecie, które nas w jakiś sposób kontrolują, czy to rodzina, czy to partner, czy to współmałżonek. Oczywiście musimy również zdać sobie sprawę z przeciwności, jakie na pewno staną nam na drodze w tym procesie i wtedy również będzie nam zdecydowanie łatwiej pokonać te przeciwności. Najmniejsze ryzyko oszczędzania, najmniejsze ryzyko dotrzymywania tych obietnic, jeżeli chodzi o poprawę kondycji finansowej, jest równoczesne inwestowanie tych oszczędności. Jeżeli będziemy i oszczędzać, i inwestować, niejako będziemy determinowani również w momencie, kiedy zobaczymy, że nasze oszczędności w dodatkowy sposób jeszcze przyrastają. Najlepsi, którzy poszli tą drogą w 2016 roku, potrafili zgromadzić oprócz swoich oszczędności, podwoić, w jakiś sposób pomnożyć te oszczędności o ponad 20%. Za pierwsze dwa kwartały 2017 roku już wiemy, że ten rok 2017 skończy się podobnymi cyframi.